Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizjonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tym razem, jak widzicie, przed nami jest wiadukt trasy łazienkowskiej znajdujący się na warszawskim Śródmieściu. A już przed nami pojawia się Warsaw Skyline wieżowców, których trochę tutaj jest, no i nie tylko. Ale dobrze, może trochę o inwestycji, o której będę mówić, bo nie będę się skupiać o wieżowcach Warszawy, bo to może zostawimy sobie na kiedy indziej, jak będę mieć trochę więcej czasu, aby opowiedzieć o czymś, co nie jest inwestycją i o czymś, co nie jest w budowie dla samochodów. Bo tak tutaj to wygląda. Jak widzicie, są koparki, poszły w ruch, wiaduktu jednego nie ma, drugi jest. Chociaż zależy oczywiście od tego, który to który, pierwszy i drugi, co nie zmienia faktu, że jest tylko i wyłącznie jeden. Po środku buspas, po bokach pasy dla zwykłych samochodów, no i ruch jakoś się tutaj odbywa. Po przebudowie będą również tutaj jak wcześniej dwa wiadukty ze ścieżkami rowerowymi, co nowość. Oczywiście wszystko wyremontowane, bo będzie całkowicie na nowo. I będzie to oczywiście pachnieć nowością. Będą też tutaj, z tego co pamiętam, miejsca dla pieszych, zjazdy ze ścieżek rowerowych, nowe zejścia, nowe przystanki autobusowe, cudne bajery, nowe oświetlenie LED-owe, nowy asfalt. No wszystko nowe, w skrócie, skoro to całkowicie nowy wiadukt. A jak widzicie teraz na zdjęciach, taki oto wygląda ruch jeszcze na starym wiadukcie. No, nie dosypuje się i bardzo dobrze, oby się to nie stało przed otwarciem tam drugiego wiaduktu i wyłączeniem ruchu z tego tutaj wyburzonego obiektu, żeby tutaj przypadkiem do jakiegoś nieprzyjemnego incydentu nie doszło. Więc tak mniej więcej macie tutaj rozpoznanie w inwestycji, a już teraz, żeby nie gadać mniej więcej jak to tutaj wygląda, jak to się prezentuje i teraz patrzymy na przykład przy okazji na most, przejdźmy do tego, jak wygląda aktualnie budowa. A więc proszę bardzo, lecimy wzdłuż wiaduktu w kierunku Wisły i możemy zobaczyć, że ze starego wiaduktu właściwie po drugiej stronie tam pod wiaduktem nic już nie ma. Wyłożone są ostatnie elementy gruzu i przygotowywane są fundamenty pod nowe słupy, dzięki którym będzie postawiony całkowicie nowy właśnie wiadukt. Co warto zwrócić uwagę, wiadukt cały zjeżdża w dół. Czyli to nie jest tak, że to jest po prostu i nawierzchni ze skarpy tutaj śródmiejskiej zjeżdża się po prostu. Nie, to też faktycznie i wiadukt sam z siebie jedzie trochę powoli w dół. Czyli jakbyśmy tam postawili jakąś kulkę, czy zrzucili hamulec, no to będziemy jechać samochodem. Też co warto tutaj zaznaczyć, rondo, które mamy tutaj na dole, no przeżywa dosyć duże oblążenie, jeżeli chodzi o pracę przy nim. Nie mamy ronda, jest trochę dziwne skrzyżowanie i też aktualnie tutaj trwają prace przy jeszcze jednej części ulicy Myśliwickiej, jeżeli dobrze pamiętam i jeżeli dobrze powiedziałem nazwę. Dalej, jak widzicie, mamy przystanek autobusowy, przy którym na trochę dłużej się zatrzymamy, gdyż to jest dosyć ciekawy przystanek autobusowy, o czym za chwilę się jeszcze zresztą dowiecie. Co najważniejsze, przy nim nie funkcjonuje. Ten przystanek tutaj na skarpie, na nasypie, może na nasypie bym raczej to powiedział, jest aktualnie niefunkcjonujący. Są wiaty przystankowe, pozostałe, jednakże są budowane całkowicie nowe wjazdy dla rowerów, które będą właśnie w tym rejonie zjeżdżać z wiaduktu nowej trasy łazienkowskiej. Przy okazji zwróćcie uwagę, jaki ładny kotaczek tutaj się pojawił, bo zwykłe samochody mają tylko i wyłącznie w teorii jeden pas. I oto i proszę bardzo, wjazdy dla rowerów. Przy okazji nowe wejścia, jak widzicie tam są schody do nowych tutaj przystanków, które będą się tutaj właśnie pojawiać. Zjazd tutaj rowerem oczywiście będzie pod odpowiednim kątem, żeby nie trzeba było się wdrapywać. Stary przystanek nieużywany, a tutaj drugi stary, aktualnie rozbierany, wyburzany i będzie całkowicie budowany od podstaw, od zera. Nowe fundamenty i oczywiście nowy chodnik. Tutaj też widzimy zjazd rowerowy oraz nowe schody, które się powoli tutaj pojawiają. Tak to jeszcze wygląda z nalotem na jezdnię. Zwróćcie uwagę, jakie wąskie tutaj są pasy, jeżeli chodzi o samochody zwykłe i ogólnie buspasy. To wszystko jest bardzo wąskie, ponieważ jeżeli z drogi, która ma normalnie 3 pasy, zrobimy drogę czteropasmową i to jeszcze 2 buspasy, no to siłą rzeczy to jest bardzo trudne do wykonania i tutaj to i tak musiało być trochę poszerzone. Tak to wygląda bezpośrednio z lotu ptaka, jakbyście mogli
zobaczyć. No, prace trwają, jest to też taki trochę magazyn. Zawsze na placu budowy mało jest miejsca do składowania wszelkiego rodzaju rzeczy, więc to, że tutaj coś takiego sobie zrobili, to jest nic oczywiście dziwnego. No i tutaj już właśnie widzimy nowe fundamenty, do których za chwilę zajdziemy. Mamy drugi raz to samo ujęcie, no co za przypadek. No już skoro o nim powiedziałem, to już go tutaj sobie zestawimy, żebyście mogli lepiej zerknąć na ten przystanek. Chociaż nie, to może jest trochę inne, bo w sumie bardziej na ten przystanek naleciliśmy. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, tutaj druga jezdnia kończy nam się, no, udwiskiem. Aktualnie nie ma tego wiaduktu, więc tutaj powstają właśnie fundamenty pod ten nowy i to stąd będzie zaczynać się lub kończyć. Chociaż raczej bym powiedział, że tutaj zaczynać, bo stąd będą samochody wjeżdżały na ten nowy wiadukt. Jak widzicie, prace tutaj trwają, jest trochę tych kopadek, jest trochę tego wszystkiego, tutaj bym powiedział. Zdjęcia są sprzed tygodnia, od razu mówię, więc nie są najnowsze, ale w tygodniu naprawdę dużo się działo. Zresztą mogliście to zauważyć, a tutaj jak widzicie, całkowicie to wszystko na nowo powstaje i widzimy już powoli te pręty tutaj, od których będzie odlewany nowy kształt, no i całkowicie nowy tutaj zjazd. Też tutaj właśnie będzie się kończyć ten nasyp tutaj naszej trasy. Także tak to mniej więcej wygląda. No i rondo. Ronda nie ma, mamy dziwne skrzyżowanie. Tutaj też warto zaznaczyć, że ta ulica, która jest właśnie teraz na samej górze, chodzimy oczywiście o poziom 0, jest aktualnie nieużywana, jest zamknięta, ponieważ tam trwają prace też przy budowie właśnie trasy, pewnie odtwarzanie, zmiana lekko organizacji ruchu. No bo wszystkiego nie da się oczywiście zrobić na raz, ale oczywiście autobusy jeżdżą na okrągło, na pewno to jest trochę utrudnione teraz. Ale najważniejsze mimo wszystko, że ruch jakkolwiek tutaj jest utrzymany, bo bądźmy naprawdę realistami. Jakby tutaj ruch został wstrzymany całkowicie, to i tak to byłby dosyć duży problem. Chociaż już tutaj ruch pieszy został ściśnięty do tego i wyłącznie jednego przejścia pod wiaduktem. O tym mało kto mówi, ale pod wiaduktem aktualnie tutaj w przebudowie jest tylko i wyłącznie jedno przejście dla pieszych i to przy rondzie. Tutaj dalej jak idziemy, nie mamy żadnego zejścia, co jest według mnie bardzo dużym minusem, jeżeli chodzi o ten obiekt. Bo tutaj była jedna z ważniejszych tras rowerowych, którą dużo osób, rowerzystów i pieszych chodziło tutaj dalej do łazienek królewskich. Teraz jest to całkowicie zamknięte i nie da się tego w łatwy sposób przejść. Albo trzeba dojść do ronda, albo trzeba iść górą, kładką, która jest nad trasą łazienkowską i już na górze, na skarpie, więc osoby starsze musiałyby podwójnie wejść i zejść. A raczej sądzę, że tego by nie chciały robić. Tutaj jeszcze z panoramą Warszawy mamy trochę tego wiaduktu, jak tutaj mniej więcej wygląda. No i raczej to mniej więcej tyle wygląda, jeżeli chodzi o zmiany. Też zwróćcie uwagę, że raczej wiadukt musi być dosyć w dobrym stanie. Po pierwsze, skoro jeżdżą po nim jeszcze samochody, po tym starym oczywiście. A po drugie, pod nim się znajdują wszystkie baraki, no i miejsce, biuro budowy i tak dalej. Więc raczej nie postawiliby się tam, gdzie wiedzieliby, że coś na nich może spaść. No, już pomijając to, że dopuszczenie ruchu samochodowego tutaj, wiedząc, że coś może tutaj pójść na dół, no nie byłoby najlepsze. Dlatego też cały ten wiadukt stary jest podtrzymywany sztucznie przy życiu, żeby jeszcze wytrzymał te parę miesięcy. I możemy zobaczyć właśnie na tych ujęciach takie pręty, które się ciągną całkowicie pod nim, jak i również słupy są specjalnie wzmocnione, aby utrzymać większe natężenie ruchu, ponieważ teraz odbywa się w dwóch kierunkach. Czy więcej samochodów przez niego przejeżdża przez to? No tutaj nie będę naciągać, raczej... No nie wiem, na pewno więcej autobusów jeździ, czy więcej samochodów ogólnie, to trudno byłoby mi stwierdzić, bo duża część osób też po prostu idzie teraz na okrągło, żeby jakoś to uciec od tego korka, który jest przed wjazdem. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Znowu mi tutaj ścięło wieżowce, będę musiał już po raz trzeci zrobić dobrze ten timelapse. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia. Cześć!